słuchajcie, jestem gwiazdeczką, mam swoje show, patrzcie się na mnie. Oglądają twoje filmy i nie trafia do mnie zazwyczaj sposób prowadzenia narracji. Wezmę sobie na przykład Little Monster czy kogoś i powiem, że jest płaska. Moi drodzy, już teraz w Weebly dostępny kolejny odcinek Lekko nie będzie, a w nim chłopaki ze Śmiechawy TV, Antek i Szwagier. Co my robiliśmy? No właśnie, było dużo dowcipów. Była bomba! Dużo spaliliśmy. No i załadowaliśmy działo. Załadowaliśmy działo, a czym? Bo dostałem bardzo ciekawy prezent, to musicie obejrzeć. Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Działowy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Lekko nie będzie. Dziś w ramach formatu Otwarte Karty Dominik Boss z kanału A więc. Dzień dobry. Witam serdecznie. Mogę powiedzieć, że zaprosiłem Dominika, czy zaprosiłem Awięca? Stanowczo zaprosiłem Dominika. Dominika. A więc jest... Nie, bo my w biurze właśnie często mówimy, że odcinek z Awięcem dzisiaj robimy, że będziemy Awięca ogrywać. Ale jak się stykasz z kimś na żywo, to od razu się robi niezręczne. Znaczy, nie, są kanały, gdzie to po prostu działa, no nie? No, nie, że ktoś się Roka identyfikuje. Zaproszę, tak, Roja. Rok się na pewno identyfikuje z tą nazwą, no tak. Nie? Ja ją dałem chyba z przypadku, więc nie przemyślałem. Jaka jest geneza specjalnie tej nazwy? Wiesz co, siedziałem przed komputerem po paru piwkach, zastanawiałem się, co wpisać w nazwę, zakładając kanał, i jakoś tak wyszło. Nie miałem lepszego pomysłu, myślałem, że zmienię, no nie, wstawię jeden, drugi film i potem jakoś pójdzie, ale po dwóch filmach stwierdziłem, że jak teraz zmienię, to nikt nie pozna i... Cudownie, słuchaj, zadałem już pierwsze pytanie, którego nie wolno zadawać w wywiadach z youtuberami, to znaczy zapytałem cię, skąd wzięła się twoja ksywka. Jest jeszcze drugie pytanie, którego nie wolno zadawać w wywiadach z youtuberami, więc po prostu to zrobię. Co cię inspiruje do nagrywania? Jakby rozumiem, że większość odpowiada pieniądze, tak? Nigdy nie zadałem tego pytania, bo to mu, naprawdę? To mu nie wolno go zadawać. To jest... No bo każdy ci powie, znaczy każdy pomyśli w pierwszej chwili pieniądze, a potem powie, nie wiem, pokój na świecie. Na przykład. Inspiruje mnie pokój na świecie. Może no to, tak być. Nie, inspiruje mnie społeczeństwo. Żyjemy w społeczeństwie, chciałbym, żebyśmy żyli w społeczeństwie. Pięknie, doskonale. A ja bym chciał w takim razie, żebyśmy zagrali w otwarte karty. Słuchaj, przed tobą jest 6 kart, którą z nich wybierzesz, taki będzie twój los i tak potoczy się nasza rozmowa. Tak patrząc pod tym kątem, ta ma najwięcej śladów pazurów, więc wydaje mi się, że ta jest najczęściej wybierana, dlatego wybierę tą, która nie jest wybierana. Często? I zobaczmy, co to jest w takim razie. Jest to dymek konwersacji. Jemu też się zdarza być dosyć często wybierany. Ta karta oznacza, że po prostu wchodzimy sobie w jeden z przygotowanych tematów. Zaczęliśmy jakby w kontekście gdzieś tam w ogóle problemów youtubera, nazwijmy to, takich jak odmiana ksywki. Ja bardzo ciekaw jestem, z czym, albo inaczej, jakie są największe problemy bycia, nie chcę, żebyś odebrał to źle, ale mimo wszystko niewielkim youtuberem. Nie, wiesz, w topce, nie najpopularniejszym. Wyjście jest w lewą czy w prawą stronę? Tam możesz iść sobie, no. Dzięki Tomek. Na razie, dzięki, cześć. Koniec odcinka. Nie, w sensie wiesz, co chodzi, porównując na przykład do Abstra, nie? To wiesz co? Pewnie jesteś na innym momencie, w innym momencie swojej działalności. Tak, oczywiście, że tak. No, ja myślę, że bardzo mocno klika i to i u widzów, i u twórców to, że często ludzie są uprzedzeni z góry do ciebie, no nie? To znaczy zakładają, że nie będziesz się znał na tym, co robisz, że nie wiesz, co robisz, że nie powinieneś tego robić, że nie powinieneś mówić o tym i o tym, bo jakim prawem, no to jest kultowa rzecz, którą chyba każdy kanał, który zrobił jakiś film, komentarz spotkał, mianowicie czemu się wypowiadasz o kimś, kto ma więcej subskrypcji? Przecież on wie lepiej, nie? I fakt, często kanały, które mają dużo subskrypcji, jeżeli chodzi o wiedzę techniczną, wiedzą bardzo dużo, no nie? Tylko takie kanały w momencie, kiedy wchodzą na przykład w kwestie społeczne, no to subskrypcje już się nie przekładają od razu na to. A czy nie spotykasz się z zarzutami, że nagrywasz film o osobie, która może mieć więcej subskrypcji, żeby się na niej wypromować? Wiesz co, ja nie wiem, kiedy ostatnio zrobiłem film, który aż tak by mi teoretycznie mógł na kimś dużym coś ugrać. I raczej to też nie jest tak, że wybieram sobie powiedzmy top 10 kanałów, dobra, no, ten ma przyrosty, kolei, nie? Jedziemy, no nie? Maraton prawdy na temat Remigiusz Maciaszek, pożegnaj się z życiem. Także no, tak też nie jest, no nie? Poza tym z tego, co zauważyłem, to wcale nie jest tak, że tematy popularniejszych osób klikają się z automatu lepiej, no nie? To znaczy, że może być ktoś, kto w ogóle nie jest popularny, ale tam może być na tyle ciekawa dyskusja, że to się przyjmie. Jeżeli chodzi oczywiście o filmy komentarii, no bo tak jakby przykleiliśmy się do tego tematu, a są też inne rodzaje materiałów, no nie? Zgadza się. Ja jestem ciekaw, czy odczuwasz, że platforma, jaką jest YouTube w dzisiejszych czasach, w 2019 roku, pomaga czy przeszkadza?
bardziej w... Twórcą? Twórcą, no. Wiesz co, ja wychodzę z założenia, że duża część tych utrudnień musiała paść w wyniku jakiejś decyzji biznesowej, no nie? Mhm. To znaczy, jeżeli YouTube na przykład wkłada mi żółty dolar, to nie jest tak, że tych żółtych dolarów wcześniej nie było, tylko były niewidoczne po pierwsze. Mhm. Druga sprawa jest taka, że ja dzięki temu mam feedback, że coś zrobiłem, co prawdopodobnie może sprawić, że będę zarabiał mniej. I druga jeszcze trzecia sprawa w sumie, że... A nie czujesz, przepraszam, przerwę, nie czujesz, że to ciebie może ograniczać jako twórcę, który dopiero pewnie jakoś kształtuje ten swój no, styl na pewno utrudnia, no nie, ale materiałów? Z drugiej strony też naprawdę wychodzę z założenia, że to jest czyjś biznes, no nie, ktoś robi, to YouTube to nie jest charity, no nie, ktoś tego, nikt tego nie założył po to, żeby dać ludziom zupełnie wolne forum i utrzymywać się z własnej kieszeni. Początkowo tak, no. Początkowo tak, no ale tak, obecnie no to jest jakiś tam wielki biznes i ci ludzie też z tego żyją i jakby ja to, ja wchodzę na czyjąś platformę, no nie, ktoś jest gospodarzem, ja wchodzę mu z butami, więc trzymam się tego, że ktoś może sobie wyznaczyć reguły, które mi się nawet personalnie nie podobają, ale powinienem to uszanować. To znaczy na przykład wchodzę do twojego kanału i nie wiem, nie wywracam stołu, bo mi się nie podoba. Zmień mógłbyś to stół. Zrobić, to byłoby coś ciekawego by się wydarzyło tutaj przy rozmowie. Tak, tak, tak. Byłyby szoty z lekko nie będzie. Byłyby. No nie wiem, Robert Burnejka był ostatnio na przykład i on jakby rzucił się na mnie i chciał mnie napoić tym ostrym sosem. Nadia z Becks wywaliła mi stolik na tym, więc jakby robią ludzie rzeczy i często twórcy, to jest jakby... Ciekawa jest dla mnie twoja narracja, więc chciałbym ją podrążyć, bo często twórcy... z którymi rozmawiam, są oburzeni na YouTube'a, obrażeni na niego, źli na niego, przez to, że ta platforma kiedyś wyglądała inaczej i dużo ułatwiała i dawała właśnie takie, wiesz, trochę więcej wolnej ręki, a dzisiaj jesteśmy trochę obarczeni różnymi rodzaju restrykcjami, regulaminami, wytycznymi, a ty jak nie zrobisz tego, co my będziemy chcieli, to sobie nie będziesz zarabiał, albo twój film nie zostanie wyświetlony w algorytmie. Pozwolę sobie przytoczyć, jak na backstage'u nawet rozmawialiśmy, to mówi, że sam widzisz, że pewien konkretny rodzaj materiałów wyrzuca ci kanał z trybu i powoduje, że są mniejsze przyrosty, a inne materiały powodują, że w algorytmie działa lepiej. Czy to nie jest trochę tak, że to trochę przeczy idei bycia twórcą? To, że jesteś, że utrudnia, no nie? Sterowany trochę, nie? Malarze, którzy odnieśli ogromny sukces i jakoś zapisali się na kartach historii, też często wykonywali obrazy na zamówienie, które po prostu miały być zrealizowane dla tego i tego bogacza i oni to robili, żeby się po prostu utrzymać. No, to każda profesja ma to do siebie, że często robimy rzeczy, które są bardzo biznesowe. No niestety tak jest po prostu. Raz na 10 lat może zrobić coś, co możesz nazwać swoim opus magnum do danego momentu, ale mimo wszystko... no. Jakby nie oszukujmy się, większość osób się z tego utrzymuje i jakbym chciał jeszcze zadać takie pytanie w ogóle do tego, co powiedziałeś, że w gruncie rzeczy YouTube wprowadza te zasady i jakby rozumiem, że to się twórcom wielu nie podoba. No nie, mi też się osobiście wiele zasad jakoś tam strasznie nie podoba, tylko chodzi o to, dlaczego ja z tym nie walczę, no nie? Pytanie jest takie, czy 10 lat temu, w momencie, kiedy nie było żadnych regulacji, czy ja bym coś zarabiał z tego, co robię? No wtedy jeszcze nie było systemu monetyzowania. No, albo system monetyzowania, dla bardzo nielicznych. Tak, system monetyzowania polega na tym, że jednak mają jakieś wytyczne też od osób, które wstawiają te reklamy, no nie? Więc oni też się muszą trzymać pewnych zasad, których być może nawet nie chcą się trzymać. No dobra. Zobaczymy, co nam dalej w takim razie przyniosą karty. Czy jeszcze ten wątek rozwiniemy, czy... Możemy lecieć. Wiesz co, była najmniej obdrapana, teraz wezmę tą najbardziej obdrapaną. No to zobaczmy, co my tu mamy. O. Zamiana. Czyli ty możesz zadać teraz pytanie mi i muszę ci na nie odpowiedzieć szczerze do bólu. Ja się nad tym zastanawiałem, wiesz? I chciałem zadać coś takiego, żeby przynajmniej jedna osoba siedziała przykra, smutna przy komputerze. To znaczy, jaki był gość, nie licząc mnie, bo jakby powiedziałbyś to od razu o mnie, ale jaki był gość, którego najmniej lubiłeś w momencie, jak go tutaj miałeś? Nie mówię tak personalnie, tylko z którym najgorzej ci się prowadziło. Z którym najgorzej po prostu chciałeś się prowadziło. Wyprosić w pewnym momencie. Na pewno był ktoś, kogo... Mam kilka strzałów, zastanawiam się tylko, bo... Są osoby trudne do prowadzenia pod różnymi względami. Ale zwyczajnie nie klikasz. Jesteś innym człowiekiem, nadajesz na innych falach. Tak mocno personalnie. Dobra. Miałem kilka też takich strzałów, gdzie personalnie czułem barierę i że nie możemy się zgrać. Wiesz co? Nie wiem, czy to jakby najgorsze, ale bardzo dziwnie i jakby czułem dużą różnicę w energiach z reżyserem życia. Naprawdę? Daniel jest bardzo introwertyczny i też jakby moment, w którym nagrywaliśmy, był takim chyba dosyć trudnym prywatnie dla niego momentem w życiu, więc było widać, że był zamknięty, rozstrojony i zamknięty. Z drugiej strony ja tego konkretnego dnia byłem jakby, ja jestem trochę jakby różnie mam, że mam dni, gdzie jestem bardziej ekstrawertyczny, dni, gdzie mam bardziej gdzie jestem bardziej introwertyczny. Tego dnia byłem totalnie największym ekstrawertykiem świata, a on był najbardziej zamknięty na świecie. I ja w ogóle szedłem, wiedziałem, wow, dobra, tu, zaczynamy, jest super, dobra, lecimy. I on był tak, okej, dobra, w porządku, lecimy.
I czułem straszną rozbieżność na energiach i to, mam wrażenie, powodowało ogólną niezręczność przez większość procesu nagrywania. Nie widziałem tego teraz, kiedy my to nagrywamy, jeszcze nie widziałem, jak to wyszło, ale czułem, wiesz, jest coś takiego, że rozmawiasz z kimś i czujesz, że coś nie klika. Tak, nie klika. To jest właśnie to. To była rozbieżność na energiach, ale to nie jest tak, że to była jego wina, że on coś robił nie tak. Po prostu byliśmy niezgrani. A uważasz, że po tylu poprowadzonych rozmowach jesteś w stanie się dostroić do rozmówcy? To znaczy, masz przed sobą największą dynaminę i samemu wchodzisz na pełne swoje spektrum ekstrawertyzmu? Staram się. To znaczy, jakby widząc, jakby w jaki sposób zachowuje się gość, staram się dostosowywać energią, nie? Czyli trochę inaczej rozmawiam, jak przyszedł do mnie chociażby Gargamel i oglądaliśmy kartę na czasie i znam mniej więcej sposób jego komunikacji, jego energię i w jaki sposób to prowadzić, żeby to było okej. Chociaż jakby dla mnie też, z Kubą mi się też trudno prowadzi, ale to też dlatego, że on ma zupełnie inną energię i wiem, że jako prowadzący trochę się dostosowuję na poczet odcinka. Ale z kolei z drugiej strony przychodzą chłopaki ze Śmiechawa TV i z nimi prowadzę totalnie inaczej, bo są jakby chłopy z Białego Stoku. I rozmowa jest na innych torach, na innej energii i zupełnie jakby prowadzisz stolicy, inaczej. No, trochę z szacunkiem. Dobra, przepraszam. Ale to powiem ci, że w ogóle mnie zaskoczyłeś, dlatego że oczekiwałem, że powiesz coś w stylu, że najgorzej ci się z kimś pracowało, kto po prostu był taką osobą, którą zaprosiłeś na przykład dlatego, że jest popularna, że jest tematem numer jeden, a osobiście takiej osoby na przykład nie trawisz. Czegoś takiego trochę oczekiwałem. Nie, ja nie mam bardzo czegoś takiego, że... Inaczej, jeżeli kogoś faktycznie nie lubię, tego nie zapraszam do programu, bo też nie muszę, to znaczy na tyle już gdzieś tam... I znam twórców fajnych, wartościowych, których lubię i ten program już na tyle gdzieś tam jakąś swoją markę zbudował, że nie muszę zupełnie tego robić. Więc są osoby, których nie zapraszam, bo za nimi nie przepadam. A mogę jeszcze połowę pytania w gratisie? No. Nie boisz się, że będzie takiej sytuacji, że wyczerpią ci się chwilowo jacyś goście, właśnie jak mówisz, wartościowi, no nie? Chociaż siebie bym też może nie wrzucił do grona jakichś mega wartościowych twórców. Nie uważam, że jesteś. Początkujący twórca, no nie? Oczywiście. Ale to też jest jakiś case, nie? Dla mnie na przykład, wiesz, w tym sezonie i Roberta Burnejkę zaprosiliśmy, który jest totalnie innego świata, Kaśkę Gandor, która jest totalnie innego świata, ciebie, gdzie jesteś też trochę innego świata. Co się stanie, kiedy obudzisz się i pomyślisz sobie, kurde, musimy zaprosić pranksterów? Pranksterów też bym sobie zaprosił, pogadał. Wiesz co, ja też kiedy wchodzę w rolę prowadzącego tutaj, to trochę zostawiam prywatne opinie swoje i też wychodzę z założenia, że mam prawo ocenić content czyjś, że mi się na przykład subiektywnie nie podoba. Ale dogadać się z człowiekiem. Ale nie oceniam człowieka. Na przykład, znaczy, to jak szczerze sobie rozmawiamy, na przykład kilkukrotnie oglądałem twoje filmy i nie trafia do mnie zazwyczaj sposób prowadzenia narracji jakby i argumentacji. Przypomnij mi jeszcze raz, który masz, tam są. Dobra, jeszcze raz dzięki. Drugi raz cię obraziłem w 15 minut, więc dobrze mi idzie. Nie ten, ale mówię... Okej, kupuję, to fajny, inteligentny gość, w sensie na pewno będziemy mieli o czym pogadać, nie? I to jest spoko. Z Kruszwilem nagrywałem, gdzie jakby Kruszwil jest aktorem po prostu, jest przestraszonym, zahukanym 17-latkiem i totalnie do mnie nie trafiają te produkcje, nie obejrzałem chyba żadnego jego filmu w całości poza pierwszym, ale nie zmienia to faktu, że mnie bardzo ciekawi, co jest pod spodem tego wszystkiego. Tak, się kryje w backstage. Ciekawe. I nawet jeżeli to do mnie nie trafia publicznie, to jestem Krzysiek Gonciarz, którego na przykład vlogów jego nie oglądam, nie śledzę jego działalności. Zapytaj Berkę, lubię sobie obejrzeć, ale interesują mnie te wszystkie rzeczy, o których on być może opowiada na vlogach, ale od strony takiej prywatnej. Co on mi powie, jak ja jego zapytam tutaj. Więc to jest to. Dziękuję. No, przechodzimy do następnego programu. Dzięki, Tomek. Dzięki. To możesz mi wskazać teraz, którą kartę powinienem wybrać. Jako twój gość. Dobra. Niedobrze, że ta karta trafiła na mnie. Dobra. Ogień, słuchaj, czyli wchodzimy w grę negocjacyjną. Twoim zadaniem jest przekonać mnie, żebyś nie musiał pić tego, któregoś z tych ostrych sosów, które tutaj mamy. Możesz też pójść drogą hardcora i po prostu powiedzieć, że bierzesz na klatę i elo. Dobra, wiesz co, spróbujmy tak. Mówiłeś, że średnio cię klikają moje filmy, jeżeli chodzi o estetykę czy humor, tak? Tak osobiście, jakby nie traktuję sposób prowadzenia narracji. Okej, okay, super. Pewien feeling, którego nie umiem nazwać. Będę robił więcej takich filmów, jeżeli tego nie zjesz. Jeszcze raz? Albo to zjesz, albo nagrywam więcej takich filmów. Czemu nie? To ty masz to jeść. Ale ja chcę, żebyś ty to zjadł. Nie będę tego jadł. Rób jak najwięcej takich filmów, słuchaj. Bo jak mówiłem ci backstage'owo, moja dziewczyna jest bardzo dużą fanką twoją, więc dzięki temu, że robisz takie filmy, to ona się dobrze bawi, więc to jest w ogóle super. Okej, okay, a powiedz mi, który ma ile SH jeszcze raz? 300 tysięcy, 500 tysięcy. Trochę mnie kusi. No to tak, 500 tysięcy tak jedziemy. Po męsku, no nie? Od masz razu po męsku, słuchaj. Żebyś czując go, wiedział, że to jest esencja
bólu wszystkich ludzi, których kiedykolwiek zhejtowałeś na swoich filmach. Strasznie nienawidzę, jak ktoś nazywa komentowanie czegokolwiek hejtowaniem. Uwielbiam nazywać komentowanie Boże, czegoś hejtowaniem. Chryste, panie, ale ja to od razu rzucę jakieś światło. To znaczy zależy też jak... O, oh, nice. To było szybkie. W razie czego mamy mleko, ale nie wiem, jak ty jesteś z odpornością na ostre. Znaczy, trochę mnie od razu... Mhm. Nie, jest okej, jest okej. No. Ale rzeczywiście dajesz trochę więcej niż myślałem. A to zależy, jak emocjonalnie jesteś przywiązany do tego słowa, bo jeżeli mówisz o kimś, że jest hejterem i hejtuje z bardzo negatywnym nacechowaniem, to tak, zgadzam się, że to jest wyolbrzymianie. Natomiast ja lubię używać słowa hejtowanie w kontekście po prostu, że krytykujesz kogoś. Że wiesz, a przyhejtowałem ziomeczka. Mam czkawkę. Masz czkawkę. To niedobrze. Tak, to jest moja reakcja. Doskonale. Znaczy, to powiem ci, że kartę. Nie mam jakiegoś problemu strasznego, ale czuję cały czas i uruchomiłem się. Nie, nie widać dużo po tobie. Poza czkawką to naprawdę w porządku. A czkawka się uruchamia na ostre, czy po prostu? Różnie, to bardzo różnie ludzie reagują. Ciekawe. Ja robię się cały czerwony, zalany potem i łzawią mi oczy. On tak od razu? Tak. W przeciągu 3 minut, jakby ten, tobie się oczy tylko zaszkliły delikatnie. Teraz czuję bardziej. Znaczy to jest, wiesz... Ale nie zrobiło na tobie dużego wrażenia. Teraz? Nie, mówiłem ci, że ostatnio próbowałem jakieś tam parę milionów. Mhm. Ale to było w Daniu i miałem 3 szklanki mleka. No, to troszkę inaczej. Mamy też mleko w razie czego, więc to na chillu. Ale radzisz sobie bardzo, tak w skali gości różnych, którzy próbowali ostrego, radzisz sobie bardzo dobrze. Które miejsce? Jedno z wyższych, na pewno takie top 5 bym powiedział. Top 5. Ciężko powiedzieć, bo to najczęściej masz skalę. Jedynką na pewno jest Epic Cheat Meal dla mnie, ale gość jest, Artur jest po prostu... I on bierze, jakby taką porcję jak ty, on bierze i tak... No, nawet ostre. Ale rozchodzi się, teraz czuję nie w gardle, tylko przy tutaj. Gdzie? Kolejna karta, dawaj. Odpowiadanie na trudne pytanie z czkawką to będzie najśmieszniejsza rzecz świata. Gra, dobra, to nie będzie trudnych pytań, znaczy trochę będą, bo zagramy sobie, słuchaj, ta gra nie ma nazwy, więc sobie nazwiemy ją grą mądrych ludzi. Zadaniem twoim i moim jednocześnie będzie wymyślenie pytania takiego dla drugiej osoby, na które ona nie zna odpowiedzi. Okej. To ja zacznę. Pytanie, na które możesz nie znać odpowiedzi. Ile masz filmów na kanale? Publicznych obecnie chyba 44. Dobra, a możemy sprawdzić szybko w takim razie? To jest ta informacja, którą musimy zweryfikować, bo ja też nie wiem, ale to jest zabawne, jak często twórcy nie wiedzą, ile mają. Ja dużo usuwam, więc wiem. Okej. Czemu usuwasz filmy? Lubię. Podniesę mi to. Tak? 44 powiedział. 66. Myślałem, ale słuchaj, też dwie takie same cyfry, więc możemy uznać. Tak. Okej, w drugą stronę. Ile ty masz? A o ile mogę się pomylić? Tak, bo jestem w tysiącach. Dobra, ja zakładam... Poczekaj, bo ja to sprawdzałem, jak przy rozliczeniu z przeszłością usuwałem dużo filmów. Ja strzelę, że to jest pomiędzy... Na pewno pomiędzy 3 a 4 tysiące. I powiem, że powyżej 3,5 tysiąca publicznych. Za nie wczytuję tego wyniku. Na Social Blade możesz spróbować. Naprawdę? Aż tyle? Dawaj. 2430 filmy mam zgodnie z Social Blade'em, a byłem przekonany... Prawie święta liczba. Że jest ich... Obchodziłeś niedaleko. Jakoś? Byłem przekonany, że jest powyżej 3000, to w takim razie to znaczy, że ponad 1000 filmów mam ukrytych w takim razie. No dobrze, więc obydwaj uwaliliśmy w takim razie. Cieszę się, nie wiemy ile mamy filmów na kanale nawet. Chciałem sam to zrobić. Tak? Czacha! O nie, jeszcze z tym sosem w ustach. To jest bardzo ważne. Czaszeczek, słuchaj, przygotowałem sobie kilka. 3 najgorsze kanały komentarzy na polskim YouTubie wymień. Nie możesz siebie, Wiadomix. O mój Boże. No to byłoby za proste. A w ogóle istnieją 3 kanały komentarzy na polskim YouTubie? Jest więcej, no. Ja już mam 2, które mógłbym wymienić spokojnie. Dobra, na pewno uważam, że nowy hejter robi to bardzo źle. Mhm. Szczególnie, że to jest osoba, która nie do końca wie, czy robi insult comedy, czy robi w tym momencie zupełnie comedy, czy robi w tym momencie commentary, no nie? Mhm. I to jest takie, wezmę sobie na przykład Little Monster czy kogoś i powiem, że jest płaska. Mhm. To jest poziom tego commentary. Znaczy to będzie takie mocno personalne, ale uważam, że Karioner w tym momencie też bardzo mocno... Ale to jest wiadomo, my się trochę bifujemy, więc to będzie... Nieobiektywne. Okropnie nieobiektywne. Karioner jest bardzo inteligentny, uważam tak prywatnie, no nie? Jest naprawdę łapie, ale
po pierwsze nie wie w pewnym momencie, gdzie odpuścić i gdzie jakby podjąć dialog, a uważam, że to jest jednak ważne w kanale komentarii, żebyśmy byli w stanie rozmawiać z jakimś takim szacunkiem dla drugiej strony, a nie tylko... To nie jest kwestia jakiejś postaci, którą on kreuje tak jakby? Myślę, że on to chyba nie jest do końca on. Znaczy, po części tak, po części nie, wiesz? Ale to jest coś, jeżeli miałbym cofnąć jedną postać z tego rankingu, to z nim bym się wahał bardzo mocno, czy powinienem go wstawiać, bo po pierwsze to jest mocno prywatne spojrzenie na to, że uważam, że zbyt wchodzi emocjonalnie w tematy i to do końca nie jest chyba postać. Mhm. Po drugie, właśnie oprócz tego, przepraszam, sos mnie na chwilę przymuli. To dobrze. Bo on naprawdę, uważam, że mógłby robić jedno z najlepszych i to jest główny powód, dla którego go tutaj daję. Może nie to, że się jakoś tam bifujemy w pierwszym miejscu, tylko to, że to jest jedna z tych osób, gdzie patrzysz i myślisz sobie, kurde, facet mógłby tyle więcej, no nie? Ogromny potencjał. Gdyby tam ma naprawdę straszny jakiś potencjał. Jakiś mądry menedżer jakby to wziął i by to, wiesz, trochę ociosał. Tak, szczególnie, że insult komedii dobrego uważam na polskim YouTubie specjalnie dużo nie było. Szczególnie takiego wymieszanego z komentarii. Zrobił to może rok i rok zrobił to jako jedyny dobrze. Zrobił to fajnie, no to prawda. Ze smakiem. I mój Boże, trzeci kanał, Okiem Fabiana, to jest easy. To jest najgorszy easy kanał na polskim YouTube komentarii. Jakby, wiesz, że teraz film o nas powstaje, jak powiedziałeś. Ja wiem, ale on ostatnio nie wstawia filmów, no nie? Nie, o ile na przykład dałem wcześniej Karionara i to jest taki przykład, gdzie można naprawdę się zastanawiać, co on mógłby zrobić i głównie daję go na zasadzie takiej... Chciałbym, żeby to była konstruktywna krytyka, no nie, żeby nie potraktował tego personalnie, bo na pewno to obejrzy i będziemy obaj wyzywani i tak dalej, i tak dalej. Ale... Co tam Gerwazy? Jaką masz ksywę u niego? Kurczę, nie pamiętam. Ja jestem Gerwazy. Czemu Gerwazy? No nie mam pojęcia, ale mi się podoba bardzo. Ale Okiem Fabiana to jest taki kanał, gdzie po prostu nie da się już poprawić czegokolwiek. Nie da się, zgadzam się. To jest jakby niżej chyba jeszcze niż Nowy Hejter. No dużo niżej. No. Jakby Nowy Hejter to też jest osoba, która jakby sobie odpuściła pewne rzeczy i zrozumiała, że jakby można jechać po pewnych grupach na przykład. No nie mógłby się śmiać, nie wiem, z TikTokerów, z YouTuberów, albo nawet z YouTuberów jak Rok, bardziej personalnie, ale nie wchodzić na pewien poziom dissów, no nie? Nie mając przyzwolenia drugiej strony. Tak, jeszcze jakbyśmy my teraz usiedli i powiedzieli sobie, dobra, ciśniemy się po wyglądzie, no nie? Ty byś mi powiedział, że mam kwadratową szczękę, a ja bym ci powiedział, że masz domalowaną brodę, no nie? Na przykład. I obaj byśmy wyszli, byłoby nam przykro. Na przykład. I byśmy nigdy więcej ze sobą nic nie nagrali i spotkali się w sądzie. Możemy. Cokolwiek. Tylko to jest fajne, jakby... Dwie strony wyrażają Tak, zgodę, o to nie? chodzi. I to jest dla mnie w ogóle ważne przy tego rodzaju formatach, gdzie ciśniemy po kimś, żeby to było na zasadach, że druga strona jest z tym okej i że wiemy, że druga strona jest z tym okej. Bo są jeszcze sytuacje, gdzie komentujecie się na przykład z kimś i obaj wiecie, że jesteście na okej, żeby powiedzieć o sobie nawet coś cięższego, no nie? Mhm. Że powiedzieć dosadniej, czy już to kultowe na polskim YouTubie zabij się, no nie? Mhm. Po prostu trzeba wiedzieć, kiedy można powiedzieć coś takiego, żeby druga strona naprawdę nie wzięła jakoś tego bardzo do serca. Czyj roast z polskiego YouTube'a zobaczyłbyś najchętniej? Znaczy to będzie takie na przykład niezręczne, bo spodobało mi się, teraz chyba mogę już o tym powiedzieć, bo to powinno być publiczne, nagrywałem teraz Zapytaj Beczkę, no nie? Obejrzałem dużo Zapytaj Beczkę i Gonciarz sam się odnosił do tego, że nikt nigdy jakoś go nie wyzywa, no nie? Mhm. Czy widziałeś kiedyś dobry roast Krzysztofa Gonciarza? Ale taki humorystyczny, no bo wiesz, no merytorycznie nie przyczepisz się, że trzyma kamerę krzywo albo trzęsie, czy... No nie, ale... To jest dobrze zrobiony kanał. O rzeczy, które on mówi, jesteś w stanie go tam, wiesz... Ale nawet nie mówię komentarii, taki po prostu roast. Myślę, że to byłoby fajne i on by mógł w drugą stronę czymś takim w Zapytaj Beczkę odpowiedzieć. I on nawet sam mówił, że coś by takiego chciał zobaczyć. No bo z roastów mieliśmy roast Karola Paciorka, który jakby jest fajnym gościem, ale nie jest najbardziej kontrowersyjny, najwysłucham. Kto to zrobił? Karol Paciorek. Karol Paciorek zrobił roast Karola Paciorka. Wow, biczował się na tym? No coś tam były jakieś żarty, ale wszystkie żarty z niego dotyczyły Włodka, który jest bardziej charakterystyczny i ciekawszy. Ale to jest strasznie niebezpieczne, w sensie jakby to, że on przez tyle lat prowadził program, gdzie on sam jest mega, uważam, wartościową osobą. Jest świetnym gościem, zgadzam się. Jakby bardzo lubię jego rzeczy, jego formaty, tylko po prostu Włodek jest na tyle wyróżniający się, że masz klasę 30 osób, no nie? Zdjęcie klasowe z młodości, widzisz tam jedną osobę, która się wyróżnia, no nie? I to jest taki Włodek Markowicz. A Paciorek jest najbardziej basic ziomeczkiem z
Basic biały chłopiec na YouTubie. Działo się koło trzech innych chłopców, okej, okay, to tam grupa chłopców tak, siedzi i po wiesz, prostu. Że oni grają w piłkę, no nie? Tak, tak, są prawda, to oni grają w piłkę, jak wracają do domu, no gadają to o FIFA, o dziewczynach, FIFA, no nie, samochód, każdy ma prawo jazdy w wieku 18 lat. Tak, tak, tak. On jest na pewno super człowiekiem, bardzo chciałbym go poznać osobiście. To jest jedna z tych osób, gdzie naprawdę chętnie bym go poznał. Karol, przesympatyczny, prześwietny. W ogóle widziałem Imponderabilia z tobą, uważam, że to jest jeden z najlepszych odcinków, jakich nagrał w ogóle, także brawa dla was, bo mega dobrze się tego słuchało. Karol, wiesz co, potrafi jako prowadzący zrobić atmosferę, może to nie jest duże słowo, że powiem, że jak u terapeuty, ale taką naprawdę, wiesz co, otwartą, że nie czujesz się oceniany przez prowadzącego. Aha. I płyniesz. To znaczy, to jest moim zdaniem to samo potrafi Gębura robić w 7 metrów pod ziemią. A nie uważasz, że to jest ważne u dziennikarza, żeby dziennikarz albo osoba, która prowadzi tego rodzaju formaty chyba właśnie niespecjalnie wychodziła przed szereg, no nie? No, to musi być... No wiesz, to masz różne szkoły, no skonfrontuj wojewódzkiego na przykład. Właśnie, tak. No wojewódzki to jest przykład, gdzie ktoś jest zupełnie z przodu, no nie? I ja jeszcze do tej pory pamiętam, jak byłem młody, widziałem parę odcinków, wtedy mi się to bardzo podobało, osobiście jakoś tak nie śledzę teraz, ale imponowało mi to, że ktoś, kto prowadzi talk show, może być interesujący sam w sobie, no nie? Mhm. Że nie muszę znać jego gości, mogę się dowiedzieć, kim jest osoba w programie. Dzięki temu, że prowadzący się do tego zachęci. No to też kwestia osobowości, nie? W sensie i Rafał, i Karol są pewnie jakby bardziej... Ja bym ci dał na środku wycofami tego spektrum, no nie? Że nie jesteś full wojewódzki, ale nie jesteś też full 7 metrów pod ziemią. O, zdecydowanie. No, to też mi się tak wydaje. To jest takie dość dyplomatyczne może określenie, ale no tak kompletnie szczerze nie byłbym cię w stanie ani na lewo, ani na prawo przesunąć. No mi jest bardziej najbliżej chyba do ziomeczka Shona Evansona, nie? Ze Scott Wansów, tak jak on se prowadzi. Nie oglądam tego. Okej, więc jakby ziomek w Fotłansach też jest taki, że jakby po prostu to jest forma rozmowy. Znaczy nie przytłaczasz gości, ale też nie jest tak, że totalnie stawiasz siebie w cieniu, nie? Mhm. I no nie, to jest jakaś wizja, nie mówię, że jest najlepsza. Łukasz Jakubiak bardzo podobnie energetycznie. To znaczy on też daje dużo pola gościom. Nie trawię. Nie trawisz? Nie, no jestem jedną z tych osób, które w momencie, kiedy Ellen wyszło, to... Ale oglądałeś jego wywiady? Znaczy no oglądałem trochę, ale są też dobre. Mam wrażenie, że on jest taki troszkę zbyt pragnący kamery. No on jest, no on lubi. No on jest też jakby to jest irytujące, bo jakby można chcieć kamery, ale w ten sposób, żeby odbiorca nie wiedział o tym, no nie? Żeby to nie było takie oczywiste. Jest masa muzyków na przykład, no nie? Albo masa ludzi kina, którzy udają, że się ukrywają, nawet na YouTubie, no nie? Ludzie, którzy się teoretycznie ukrywają, a w praktyce są całkiem nieźle widoczni, no nie? Okej, bo ja jak oglądałem trochę jego rozmów, to ja miałem poczucie, że były rozmowy, które jeżeli były dla niego personalnie ważne, to on potrafił być bardzo szczerze zainteresowany tym, co druga osoba chce mu powiedzieć. Totalnie zrzucał siebie na drugi plan i rodzaj zafascynowania, takiego aż szaleńczego momentami, które on ma w oczach, jak słucha czegoś od drugiej osoby, jest czymś, co jest na przykład, nie wiem, uważam też cenne, nie? Przy prowadzeniu tego jedna z tych osób, o których tak po prostu powiedziałbym, że to jest tak zwana gwiazdeczka, no nie? I to jest nieprzyjemne określenie, ale sorry, ale mam taki vibe od niego, taki mocno bijący vibe. Słuchajcie, jestem gwiazdeczką, mam swoje show, patrzcie się na mnie, podpisuję autografy po pracy. Dobra, ty czekaj, muszę wrzucić jeszcze jakiś temat, żebyś jeszcze kogoś obraził. O nie. Dzisiaj, bo idziemy już mega dobrze. Ile osób już obraziliśmy? 4 na razie. A licząc ja ciebie wzajemnie? Dwa razy. To 6 obraz łącznie poszło, wszelakich. Ty, no to dobrze jest. To na tym poprzestańmy. To jest bardzo ładna liczba, 6. Nie obrażajmy już, bo to nie fajnie i jakby jeżeli ktoś poczuł się urażony, to zrobiliśmy to celowo, więc pozdrawiamy. No tak było w skrypcie wszystko. Mamy nadzieję, że poczuł się urażony. Dokładnie. Bardzo ci dziękuję. Bardzo sympatyczna rozmowa. Taka chyba niestandardowa jak na ten format, ale to dobrze. Mi się konwersowało przesympatycznie. Również, dziękuję. Bardzo się cieszę. Mam dla ciebie mały prezencik. Żartujesz. Jest to, słuchaj, taki oto zacny panicz. Wow. Panicz jest treflem i czasami... Komuś się chciało, naprawdę. Nie zawsze w trefny, ale raczej w celny sposób komentuje różne sytuacje. Proszę bardzo. Nie no, naprawdę dziękuję. W sensie to jest miła pamiątka. Tak jak poszedłbyś do jakiegoś wojewódzkiego, dostałbyś szklankę wody, no nie? Na przykład. Dostałeś też szklankę wody, tak, nawet tak, mleko. Tak, tutaj dostałem sos, mleko, wodę i jeszcze kartę. Dzięki wielkie, naprawdę. Dziękuję ślicznie. Wam, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Lekko Nie Będzie w każdy piątek i wtorek o godzinie 18. Wbijajcie też na główny odcinek za więcej oraz wbijajcie w link w opisie, żeby zobaczyć strzał w dziesiątkę, czyli zupełnie nowy format, który dostępny jest na IPLI. Trzymajcie się ciepło, cześć!